Bianki. Sztuka powstała w ramach projektu Pozytywna Energia. Do tego projektu przystąpiło wiele organizacji społecznych na terenie gminy i miasta Łaskarzyna. Koło gospodyń Serbianki w ramach tego projektu wystawiają już trzecie przedstawienie. I to nie znaczy, że się na tym trzecim zakończy. Ponieważ sztuka, którą teraz będziemy Państwu przedstawiać, opiewa lata 20-30, aż do początku wojny. Natomiast mamy zamiar wystawić sztukę na temat czasów powojennych, jak to komuna zaczynała nam organizować życie. I myślę, że na ten temat też będzie wiele satyry, wiele wspomnień, które może bardziej pamiętamy, bo materiał do tego przedstawienia zebrałam na podstawie opowiadań mojego ojca, które te opowiadania znam od dzieciństwa i piosenki, które on śpiewał, czy dziadek przy warsztacie szewskim, czy on w swoim warsztacie, na weselach, na różnych spotkaniach rodzinnych. To utrwaliło mi się w głowie i bardzo chciałam, żeby ten czas został jakoś zapamiętany. No nie wiem, jak to nam się udało, ale sami Państwo to ocenicie. Opowieść to jest o Łaskarzewie. Czy się uda? Ja tego nie wiem. Czasy stare, przedwojenne, życie nasze tu codzienne. Chcemy Wam mieli dziś tu przedstawić. Myślę, że będziecie się dobrze bawić. Chcieliśmy wszyscy, mówię poważnie, podejść do historii dość odważnie. Przedstawić ludzi trochę z ich życia łaskarzewiaków w drodze. Historię ich bycia. A to łatwe nie jest, kochani, bo często mówią życie do bani. Humoru mało, samokrytyki, często też inni czynią przytyki. My też tu dzisiaj z wielu relacji pokażemy Łaskarzew z minimum gracji. Ten przedwojenny dawno to było, lecz analogii pełno, aż miło. Czy nie kłócimy się my, kobiety, z chłopami swymi do dziś niestety? Szkoła inaczej dzisiaj wygląda, ksiądz do niej częściej teraz zagląda, a pan Zięcina przez nas zmieniony był, mniej ruchliwy i zamyślony. Aby do naszej sztuki pasował, stał się ruchliwszy, choć protestował. Wybaczcie, jeśli coś nam się nie uda. Jesteśmy zwykli łaskarzywiacy, nie nam czynić cuda. Proszę Państwa, ja jestem ubrana. Lata 8, wiek 18-19, początki XIX wieku. Takie spódnice dostawały kobiety we Wianie. O. No ale komu się podoba, to podoba może w dzisiejszych czasach nie bardzo, ale kiedyś, jak biedne rekruty wracały z niewoli, to tak sobie śpiewały. Koza roga to dziewka boga to jedno, łaska żywiunka, choć bidniusieńka, to ładno. Zapraszam.
grosze będzie za mało. Weźmie jej 10. Na pewno śnią. A jak mi siedzisz w swojej ławeczce i w lęku będziesz trzymać teteczkę, to wkurzysz mocno profesora. Tyłek i do doktora. Olek, łajdaku, ty nie cnoto. Przyszedłeś do szkoły tylko po to, by się pobawić i narozrabiać. Miałeś młodszym dobry przykład dawać. Ile razy mam to powtarzać, że to się nie może zdarzać. Gdy przychodzę, cisza ma być, lecz nie można o tym śnić. Raz sprzątać papiery, bo się wkuszę. Czytaj duże strony 103. Zadanie było na dzisiaj przecież. Co żeś robił, ty gamoju nie robię? Trąbię za to ze stopasów tobie. Na krok, miłku, swymi kolanami. Klękaj szybko tu przed nami. Pomnóż 9 razy 3. Szybko podaj wynik mi. To jest 27. Uczyłam się, to i wiem. Jestem dobrą uczennicą. Mną mama, tatę się zachwyca. Umiem liczyć, czytać też. Mogę odpowiadać, panie, jeśli chcesz. A kto napisał pana Tadeusza? Proszę pana, on się usza! Mało ci nie cnoto, zbijasz tylko gączki. Weźmiesz kilka książek w swoje dobre rączki. Wybacz mi, panie nauczyciel, kolana bolą, ręce drętwie. Czy ktoś wytrzymał te tortury? Chyba nie wie. Co mówisz, tortury? Chyba przesadziłeś. Klęczysz za to, że się nie nauczyłeś. Przepraszamy za niego, panie. Szkoda go, niech myśli w stanie. Chcesz? Możesz za niego poklęczyć, Stasiek. To wszystko przecież szybko zrobić da się. A ci powiem, że pana Tadeusza napisała najzdolniejsza polska dusza? To mu daruję. Czy Adam Mickiewicz do tego pasuje? Brawo, synu, z ciebie jest pociecha. Wstawaj i siadaj, nigdzie nie uciekaj. A po lekcji na mnie zaczekaj, bo trzeci rok w tej samej klasie. Przepytamy teraz Kasię. Czytaj. Na rączu rozległ się rozpaczliwy, rozcierający okrzyk ciotki Agaty. Idę, już idę, odpowiedziała Karolcia i zbiegła do sklepu. Koralik mocno ściskała w dłoni, bała się go zgubić. I mimo, że ciotka nauczyli. Cholewy szyć będziecie dla narodu swego. Ale to Żydzi do tej pory szyli, odkąd mi do Łaskarzewa przybyli. To nic. Wyślę was po nauki do Sieradza. Inni pojadą do Zduńskiej Woli. Nie. Decydujcie, gdzie kto woli. Ale księże drogi, czy my w nauce sobie poradzimy? A jeżeli coś się stanie? Świata każesz iść daleki, a my z dala od tej rzeki? Nie byli nigdy, panie. Gdzie? Oj, nie bójcie się, chłopaki. Każdy z was, nie byle jak, siła jest, krzepa ogromna, ale widzę do nauki chęć dość skromna.
Żydów, brud w naszym mieście. A wy bez pracy jesteście. Jak się zawodu nauczycie, od razu poprawi się wasze życie. Wtedy ja zgodzę za co?
że was kanewiacy do dziś nie opłacą, prawda? Albo się nie opowiadają, jak sypały się na nasze kodły i fiola. Co by powiedziała ja ta kura? Oj, tak słyszałki, kochane. Te pindolki są łaskane, jaką wszystkim znane, tak? Dawidu, co się dzieje? Chyba trzeba to szaleje. Baśka, rudy obiad jest? Obiad jest? Wąca robił się ze fest. Nie dokończyłam, stary. Miałam spytać ściągnąć kary. Tylko ta mnie wkurzyła. I do pokazania tyłka. Zmusiła! Nie krzycz mi tu po różnicy, niech już żadna z was nie krzyczy. A ty leć godun, jak i kartowe ty mięsiwo, a ino szybko, ino żywo. A jak ci zależy na dupy pokazywaniu, to ja cię zastąpię w tym stanie. Wczoraj był u mnie handlarz. Kto może lechowa pojechać,
a wy jak zwykle pohandlować. To szkapina moja, już od wieczora. Chodzo, karmio, no i co? Bo już pora! No, no, no. Witam, żeby się miał. Dzień. Całe żłobnie nocy pory. Sianka świeżego, owca jej dołem. Dobrze. A ona? Co? Ona odżłowała. Zatem się odkręciła. Miei. Stoją tak w pół godziny. Miei. Myślę sobie, co się stało ci? No kurde. Nie na 30 lat. 30 kilometrów, nie? Nie, nie, nie. No nie. Trza, bo zdechnie, drogi za nie brać. Położyłem cegło w drzwiach. Czerwoną cegło. Co by ją widzieć, czy żre? Stoję, patrzę, a ona cegło w zębie, ciach, ciach, wsiąka, krok, krok, wbiorę. To mnie nowa myśl na to. Jest tu jedno cegło jej domem. Cegło, krok, czerwono, krok, krok. Stałem, przez parę patrzałem, to jej no kurde. To jej trzecio dało, nie? Zjadła się. Czerwono. Czerwono zero. Bo ty... Mówię wam, jak się rano rozpędziła, to na ślizie co godzina mik, mik. A ja koło otwory zgubiłem, to szkapie moją przez 300 ja goniłem. 300, 300. No! I goniłem. I nie mógłem dogonić. Widzisz, jak tej twojej szkapie łatwo dogodzić. Księdze, księdze drogi, przekraczamy twoje drogi. Nareszcie po kursie jesteśmy, ale księże kochany, egzamin jeszcze nie zdany. Nie mamy wiedzy praktycznej do otworzenia zakładu koniecznie. Księże, jak warsztaty zrobić? Jak maszyny zdobyć? Ja wam we wszystkim pomogę. Fachowca zaproszę. Już z tym pomysłem od dawna się noszę. Z Warszawy przyjedzie specjalista. Z Izby Rzemieślniczej. Wspomogę was we wszystkim od strony praktycznej. Przystąpicie u niego do egzaminu. A potem już tylko do pracy, do czynu. Do czynu, do czynu. Dziękujemy ci księdze za zapłać. Ach, dobry ludzie, zapraszam do mnie. U mnie towaru, u Polaka skromniej. U mnie kupisz towar wszelki, kupisz majtki, kupisz wszelkie. Materiał na spódnicę, koszulę, kapelusz, czapkę, biglatkę z królem. Na cóż mi życie twoje szelki? Może kupię coś, gdy wybór wielki? Ach, miła pani, Żyd cię zaprasza. Jest u mnie mleko, mąka, jest ty kasza. Obniżę cenę, dam opusty wielkie. W promocji dodam miodu. Pół buteczki. Wiesz, życie, jednak nie wejdę. Będę lojalna, do Polaka przejdę.
bo coś mi, kochany, bardzo namawiasz. Może twój towar wcale nie lepszy niż nasz? Bo w końcu 2000 jest u was, tak? No tak. No, prawie tyle, co i nas. Ma więc do sklepu przychodzić swego. Trzeba wspomóc. Aj, młoda damo, zajdź ty do Żyda. Żydowi grosz też się bardzo przyda. Mam towary lepszy jak to Polak twój. Poczekaj, czekaj, przyniosę. No poczekaj, stój. Wstrętne babsko wzięło i poszło. Aj, maj, do czegoś to doszło. Dopiero dzieci. Drobiazgu wiele, muszę pracować nawet w niedzielę. A tu jeszcze Polak sklep otworzył. Fu, żebym ja takich czasów nie dożył. Trzeba umówić się z Żydami, pobawić się cenami. Zamkniesz sklep, Polaczek goń. Czuję, długo to nie pohandluję. Już nie raz tu próbowali, ale na nasz są zawali. Żyd obniży cenę tak, że zbankrutują one na bank. O, pójdę do Chaima, co na rogu sklep ze słodyczami ma, dzięki Bogu. Hej, Chaimie, jak tam lecie? Zdrowe wszystkie twoje dzieci? A interes? Wyżyć da się? Jakoś leci, pomalutko, raz w radości, raz we smutku. Ostatnio mi handel spadł, bo Polaczek sklep otworzył. Ajmaj, słyszałem was, że jak otworzył sklep, ajmaj. Jeśli czegoś nie zrobimy, nasz interes weźmie w łepy. Coraz mniej idzie mi słodyczy, a tu każdy grosz cię liczy. Moja z ósmym dzieckiem w ciąży. O, ajmaj. W końcu roku rodzic dąży. Coraz mniej lodu sprzedaje, śledło żyje, śledło radę daje. Obniżajmy ceny, ajmaj. Może trochę strat poniesiemy, ale konkurencję zlikwidujemy. Ajmaj, narodził się w mieście Bakazego przy ulicy Szklanego. Uaj! Łach był taki zarobnik, jak jeden gros zarobił, to 10 stracił, na tym się wielce bogacił. Uaj! Łach miał takiego paska, wyszpilkowanego wszem i gnidem. On miał takiego garba, nieduży jak polkie duży. Uaj! Patrzę na tych Żydów, to mi się przypomina, jak chciała się żenić łaskarzewska dziewczyna. Nie miała bitna mieszkania, więc rodzina poczyniła starania, żeby Żydów z wynajętego im pokoju wykurzyć. Ha! Jak to zrobić? Zaczęli się kłócić. Żyd nie ma iść zamiaru. Jak to zrobić? Jak mieszkanie przysposobić? Wtedy Jasiek, narzeczony, wpadł na pomysł dość szalony. Dziurę wielką zrobił w ścianie, no i rurę włożył. Napuścił do niej dymu z kozy, z piecyka. Co było dalej, lepiej nie wnikać. Żyd podał ich do sądu i opowiada. A była to, ludzie, niezła tyra. Mówisz, panie, jak on wsadził ta swoja rura w moja dziura, jak zaczął dymać,
Starannie, tylko nie po tej, o tej ostatniej ranie, bo tak mnie konkurencja pocięła, że krew jak wulkan, panie, trysnęła. Prawie jadka, panie kochany, prawie jadka. To dopiero specjalista, golasz, może raczej jakiś golasz, już nie zamiast golić pana. Pan coś po głowie dziś od rana chodzi mi i mnie morduje. Może panu coś się kluje? Nie, już Wicki mi historię opowiedział, gdy tu u mnie rano siedział. Mów pan! Ciekaw jestem niesłychanie. Dobra, to z morałem jest opowiadanie. Pewien chłop z Łaskarzewa chciał na miedzy ściąć gruszkę. Drugi sąsiad pogroził mu paluszkiem. No co pan mówisz? I tak się o nią pokłócili, że doskoczyli do siebie i prawie się pobili. Niemożliwe. No, a rano do adwokata się udali i przekabacić go na swą stronę się starali. Ten, zobaczywszy, jak bardzo się nienawidzą, że wcale się tego nie wstydzą, wyciągnął od każdego tyle pieniędzy, a to jeden, że obaj znaleźli się na skraju ręce. Mają za swoje. Adwokat oszukiwał i ciągle zwodził. Aż mu się pewien pomysł narodził. Jaki? No, urlop się wybrał daleki. A i do kolegi wysłał zza rzeki, aby ich sprawę dalej poprowadzić. Ale listem do niego niestety się zdradził. Co tam było? Jeden sąsiad właśnie go przeczytał. A co tam pisało, to lepiej pan nie pyta. Napisał: kolego, trząsę tą gruszką, aż napełniłem złotem neuszko. Zostało trochę gruszek na czubeczku, więc możesz i ty trochę utrzeć, kochaneczku. Chłop ten przerażony pobiegł do sąsiada. Wziął pół litra i tak gada. Oszukała nas kanalia, trzeba się pogodzić, bo jak dalej będziemy tak po sądach chodzić, to nam gruszka nie pomoże. Od adwokatów uchowaj Boże. No i napili się wódki, bo był czas utopić smutki. No to mieli co opijać, drogi fryzjerze. Ja. Oczywiście, że w to wierzę, bo takich opowiadań w naszym mieście można cytować nie 100, lecz 200. Oczywiście. O! Usnął obok nas gawędziarz pan Dzięcina. Coś dzisiaj język za zębami trzyma, coś cicho. Mógłby opowiedzieć coś śmiesznego. Przecież zawsze można liczyć na niego. Panie Dzięcina! Panie Dzięcina! Dzięcina! No, no, no! A nic, niech pan coś opowie. Najlepsze jest opowiadanie, jak żeś pan słyszał gwizdanie. Ano! To tam! To mi się naprawdę przytrafi. Workiem pszenicy idą na pole. Leczy mnie bolo. No, co, wsiać rolę. Kawałek, żundek ma. Idą. A wtedy kole wiatraczka, mówię wam, koledzy, coś koło mnie gwizd. Słyszę wyraźnie. I to? Odkrótko wzrok. Nikogo nie widać. No, ale tu! Już nie czuję się raźnie. I to? Słucham. Znów widzę. Oglądam się. Czy to nie jakie zło? Nie nazwa się tak ugrudą. Wraz się wiesz, oglądam. Nic nie ma, nikogo. No, ale idę dalej. Dalej, drogo, myślę, że diabeł czy cort jaki. Strok mną targa wielki taki. Zwalniam to. Po cichutku, na paluszkach, czy to ptok, może dzikie prosie. Stoję. Słucham. A to gwizdzę. W moim nosie. No, panie. Dobry, 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 d
mi się dzisiaj przyda z... Śni mi się chłop. Rano jeszcze było. Szkapina ciągnie mnie do żelechowa. Ciągnie furno coraz szybciej, jakby była młoda. Myślę, że to mi się szkapina rozbrykała. Jakby nie 10, a 2 lata miała. Na kącycznej guzę za ręce złapałem. Tak, na kącycznej. Bo dość już tej gonitwy miałem. I biorę i... Stój, Boskona! A ona pędzi jak szalona. I znów... A naraz słyszę Józefkę, mojej żony, na której okrakiem siedzę rozkracony i ciągnąc za wawar kotę, krzyczę... A ona, znaczy się moja żona, tak się zeźliła, że najpierw przed łeb lampą mnie uderzyła, a na koniec kałupy wypadliła. Chociażby do mnie do pomocy. Zapraszam. Się nie bije w nocy.
Od razu do roboty, do roboty. Dobry kolega, to przyniósł ty kawałek słoninki. O. Bo mój brzuszek to już tylko trochę żyje. Nie, nawet ta śledzia użyta brakuje. Nie stać na to, co smakuje. Jakbym tak wszystko wszystkim rozdawał. To na handlowca bym się nie nadawał. O, kolega! Ja bym nie. A szkoda mu kaszanki dać nam. Księże, Austriak Marcen początkowo pomógł nam. Pokazał to i owo. Nawet doradził, jakie maszyny kupić. Jak na pracy mam się uczyć. Ale księże, po jakimś czasie, to zawsze udowodnić da się, dał się przekupić Żydom tutejszym. No i stał się od razu trochę łagodniejszy. No bo tak, garnitur mu kupił. Piękny, dobrze szyty. Do tego dodali zakrychy i okowity. A już mieliśmy świadectwa otrzymać. Mi się nie udało. Musicie mnie trzymać. Bo jak sobie przypomnę o twoim zdarzeniu, to ubiłbym kogoś szybko w okamgnieniu. Zazdrośni byli o to, że zarabiamy i powodzenie wśród swoich mam. I jeszcze go zawieźli tu do nas, na stację. A myśmy się, że złapali tego winowajcę. O. Księże, wybacz, bo ubranie mu nowe wymazaliśmy. Ale księże, wybacz, bo nie tylko czernidło, ale i gówno wykorzystaliśmy. Świetna sprawa. Gdzie jest tego garnitur? Nie zostało. Księże, a jak za nim śmierdziało? Ciska, żeby nie mogać tego zjawiska. A i dobrze zrobiliście, panowie. Niech nie cnota Marsen, wielki specjalista, się dowie, że nie wolno brać pieniędzy, choćby było się i w nędzy. Garniturów, czy też innych podarunków, ani bimbrów, innych trupów. Przekupywać? Grzeszna sprawa. Brawa z ciszy powiem. Brawa. A specjalistę nowego sprowadzimy. I z papierami wszystko uzgodnimy. Umiecie, to zdacie. Bać się nie musicie. No, widzicie? To ci bandzior. Takie życie. Słyszeliście już? No. Wicek zamknął sklep. Nie szedł, ale łaskawieczki No, zamknąć musiał. Bo za dużo chciał. A u Żyda taki towar za pół ceny. No, bo pół ceny. Bo co Polak nie zrobi, to plajta. Chodźmy na piwo, szynka, szkale, majka. Plajta. Pan głowa idzie do kościoła? Nie. Ksiądz Tadeusz już czeka. Do środka koła. O! Ładnie, ładnie wyglądają. Uśmiechnięci. Szczęśliwi chyba. Tak. No tak. A ja mam w pamięci. A co? Taki fakt. No. Pamiętam, jak było wesele u Mietka. Idzie panna młoda i do ołtarza. No, przygoda się taka zdarza. No. Nagle patrzy, a jakaś kobieta zachodzi jej drogę i mówi: Ty,
Może ja ci felon nieś pomogę. Młody, czerwony! Jak burak. Nogi mu zrobi, że się boi. A to witam. Welon poniosę ci po lekki w stosunku do brzucha, co mi ten przyjdźmy twój mąż zrobił psiaj. No tak. Ciekawe, czy tym się powiesi. Pana Moes na przejdzie. O, a co było do dobrych? Aby nie śpiewali do tańcował kubaźni i jego luba tak wybijali lodu. Kuba nie mogi miał szybę nogi, a Magda była głucho. Chwaćko z nich była dobro na para, Magda głucho, łomnie zdara. Magda i nowy wszyscy ślepie, a i Kuba ledwo zimie. Łaj, Magdolino, łaj, ty jedyno, ty śmiejesz dziwu najmniejszą. Cymę polubisz, ty nie polubisz mnie i mojego wieprza. I ja, nie Bartosie, mu mrawiono tłuste prosie, a jak bądź gospodynią, będzie w sobą jak ze śpisią. Jak ty skupili, tak ty skuczyli, ze się tam barak dobrała, bądź miał dom wieprza drinkiego, a u nas przyniosła. Tak się kochali, tak się miłowali, tak się całowali, zabrawcie, łączy ją walił, co dzień po gębie, a u rego przy świącie. Idą ci do sąsiad świtok i powiedzą, dobrze cię tak, łączy się.
tak. W sobie szyka. To jakby to grała jakaś muzyka. Łeb mnie boli. Ręka drętwieje. Chyba przez to dziś oszaleje. O, patrz, idzie jakaś kobieta. Może ona wie, jak uleczyć cię? Pani droga, ratuj kompana. Chory, cierpiący, taki od rana. Hej, powiedz tej biednej kobiecie, co cię boli? A może wy wiecie? Jestem chory i nie wiem, co mnie boli. To ślepa kiszka czy stolcowa, uchodzona kronerowa. Jestem chory i nie wiem, co mnie boli. Czy mi się na brzuchu zrobił wrzut? Ach, serdzi, tyś mój pan. Może pani coś dodać? Może wańki może grać? Może dywa, lewa, dywa, jak chcę żyć? Może nagrzać fajerkę lub zawołać akrzepkę? Proszę pani, jak chcę żyć? Ja to czuję od początku, coś zalega mi w żołądku. Proszę pani, ja chcę żyć. Może piwo, może wino, może singer wraz z maszyną. Proszę pani, ja chcę żyć. Jestem chory i nie wiem, co mnie boli. Czy to ślepa kiszka przy stolca? Czy to ta, co wczoraj rowerowa? Jestem chory i nie wiem, co mnie boli. Czy mi się na brzuch zrobił wyrzut? Ach, sarać, rad! Tyś mój cud! O ty, o klaptusie! Tobie pić się chce, a nie czuć się! W głowie tylko mam truneczki! Piwo, bimbe, wino z beczki! Średnie poczułem. O co jej chodzi? Babą nigdy nie dogodzi. Jarmark. Zapraszam, sukienkę dla pani mam. Takiej to pani nawet u Żyda przy rynku blisko nie dostanie, choć mówią, że u niego wszystko. Boże, 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 Bo
Sasa, nawet w zimę, wielki mróz, będziesz zadowolony, szczęście twe tuż. Panie, szlachetny, wykaż się dobrym gestem, ja biedny Żyd jestem. Pójdę do domu, wezmę ci miary. Za pestem stalunki upił mu szyję parę. Nie masz tańszego krawca niż ja. Niech łaska żywie, takich cen nie ma. Panienko, pół chusteczkę prędko. Patrzę, jaka piękna. Kwiaty, drogi ci się, chłop bogaty. No i zaraz przyjdę szmaty. Fajnego chłopaka. Tak powiem szczerze, że go tu znajdę, bardzo wierzę. Lecz tu u nas w łaskarzewie o kimś wolnym nikt nic nie wie. Żeby jeszcze był bogaty, tato zaraz wysłał swatę. Małoroda się marnuje, z kąta w kąt ciągle się szcnuje. I w marzeniach pozostaje, czy na żonę się nadaje? A jak kupisz i to bluzkę, to łożenie się z tym Józkiem, to za rzeczą, na gorszy cegle, ma hektary, każdy wie, wie, ale kawali. To chusteczkę zaraz pójdziesz za to rzeczkę. Janki, Janki! Łaskarzewski targ, prawie prawdziwy, działy się na nim cuda i dziwy. Dlatego sceną taką kończymy, o wybaczenie wszystkich prosimy. Jeśli były niedoskonałości, przepraszamy za to was wspaniałych gości. Dziękujemy za to, że tutaj przyszliście i nas wspaniale dziś przyjęliście.